Słuchajcie, znajdujemy się w niesamowitym miejscu. To jest samo centrum Karkonoszy, można powiedzieć serce Karkonoszy, na szczycie góry Kazelnica. A jak Kazelnica, to i Seydorf, hotel pięciogwiazdkowy z XIX wieku. Chciałem powielać tego, co robią inne szefowie kuchni pod względem tego, że robią kolacje degustacyjne. Tych kolacji degustacyjnych jest bardzo dużo w Polsce, nie ukrywajmy. I chciałem wyjść z inną inicjatywą, tak, żeby goście nie dość, że będą u nas nocować, to jeszcze będą mogli fajnie, fine diningowe zjeść śniadanie, lunch i kolację. Myślę, że to był fajny pomysł, bardzo fajnie przyjęty przez nie dość, że gości, to jeszcze szefów kuchni, które zaszczycili nas swoją obecnością. Bardzo prestiżowe miejsce, wymagający goście, bardzo doświadczeni, ale też koledzy, z którymi się znamy na niejednej już takiej imprezie, więc na pewno będzie to bardzo smaczna, o to właśnie chodzi, bo smacznie i będzie to smaczna kolacja. Jest to taka odskocznia po pandemii, gdzie wszyscy byliśmy uziemieni tak naprawdę, nikt się nie spodziewał, że gastronomia zostanie kiedykolwiek uziemiona, jednak została. Więc jest to bardzo duży plus dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj gotują, bo możemy się znowu pokazać, pogotować razem. Ludzie na pewno zjedzą coś bardzo pysznego i znowu ta gastronomia ruszy, rozpędzi się tak, jak było przed pandemią. Całe wydarzenie jest to bardzo duży zaszczyt, też również promocja szefów kuchni, no i możliwość dla gości przede wszystkim przedstawienia naszego warsztatu pracy przy jednej kolacji. Każdy z nas ma swoje dania, łączymy je w jedną degustację, no i tym chcemy Państwa wszystkich zaskoczyć smakami, całym eventem. W kuchni Tomek zaprosił mnie tutaj specjalnie na kolację na szczycie góry. Jest to bardzo fajna inicjatywa, jedyna aktualnie w Polsce taka piękna sceneria. Specjalizuję się w owocach morza, lubię dobrej jakości produkty i lubię odzwierciedlać stare przepisy. Logistycznie było to dość ciężkie przedsięwzięcie, bo wydaje mi się, że żeby wydać 1700 talerzy przez 3 sety, tak, 3 tury, tak, od śniadania po lunch i kolację, z szampanem na śniadanie, z koktajlami do lunchu i sparingiem wina do kolacji, powoduje, że logistycznie no, musimy wypożyczyć talerze od sponsora, zorganizować wodę, zobaczcie, to hektolitrów wody na samo wydarzenie, zaprosić szefów kuchni, sporządzić z nimi menu, które każdy wymyślił coś innego i nagle się pojawił problem pod tym względem, że mieliśmy dwie te same ryby, więc musimy to wyeliminować. Musieliśmy dopasować tak, żeby te dania w trakcie śniadania, lunchu i kolacji były spójne w całości, żeby jedno nie przytłoczyło drugiego. Konikiem są desery. Bardzo lubię używać czekolady, owoców marakui, mango. Dużo polskich smaków, tradycyjnych i nowoczesnych. Bardzo dobrze jest to połączyć. Zawsze wyjdzie coś ciekawego. Pracę nad weekendem na szczycie góry zacząłem 3,5 miesiąca temu. Projekt rodził się już od zeszłego roku. Takie prace mocne, czyli zaproszenie szefów kuchni, stworzenie menu, zamówienie towaru, co jest u nas dużym problemem logistycznym. Zaczęliśmy no, 3,5 miesiąca temu, no i to była żmudna praca. Najgorsze są te ostatnie dni, kiedy to wszystko zjeżdża w ilości 1000. Umyć te talerze po śniadaniu, przygotować je na lunch, wstawić do szafy, do podgrzewacza. Ten talerz potem trzeba szybko wychodzić, bo jest na deser, więc jest mnóstwo logistyczne. Jeżeli tego się dobrze nie przygotuje, nie policzy się sztućcy, kieliszków i tego wszystkiego, no to można paść, że tak powiem, na minę i potem nie mieć czym deserwować na przykład takiej kolacji. No logistycznie trzeba to naprawdę mocno dopracować. Najtrudniejsze jest właśnie zgromadzenie wszystkich produktów, szczególnie tych z zagranicy, ponieważ nie dość, że COVID, to wojna na Ukrainie spowodowały, że produkty niektóre są nieosiągalne wręcz do ściągnięcia w Polsce. Na przykład mieliśmy duży problem z foie gras, którą zdobyliśmy dosłownie na ostatnią chwilę.
szef z Gdańska, który przyjechał na nasze wydarzenie, przywiózł tylko troszkę swojego mise en place, bo nie mógł tego oczywiście z Gdańska przez tyle kilometrów przewieźć i większej rzeczy przygotował tutaj. Ale są szefowie kuchni, na przykład z Wrocławia, który przyjeżdża w dzień kolacji, nie wiem, godzinę przed lunchem, ma cały mise en place przygotowany. On już de facto kończy detale przygotowania swojego dania, co powoduje, że możemy sobie pozwolić na to, że jeden przyjedzie dzień wcześniej i zrobi coś, nie ma nas tylu na kuchni. „40% przywiozłem, 60% robię na miejscu”. Tak bym to określił. Tak, wysłałem, co potrzebuję, Tomek mi to ogarnął, a resztę rzeczy sobie przywiozłem, bo ja wiem zawsze, jak to wygląda przy takich eventach. Jest zawsze dużo ludzi, dużo zamieszania i trzeba sobie też ułatwiać, bo ludzie, którzy tutaj na co dzień pracują, tak do końca zawsze mają taki stres, jak widzą obcych ludzi, muszą nam pomagać, bo my nic nie wiemy. Daj mi garnek, daj mi to, daj mi to. No bo ja tu wchodzę, nic nie wiem, gdzie co jest. I dla nich to jest trochę takie stresujące, dlatego zawsze jak przyjeżdżamy, to próbujemy sobie jak najwięcej rzeczy przywieźć, żeby ułatwić im tą pracę. Ja gotuję na lunch zupę, chowder. Będzie to zupa zrobiona na bulionie z bażanta, kraba. Będzie to zupa zalewana, będzie tam wędzony węgorz polski, łosoś zrobiony sous vide oraz groszek. Stąd skorzystam z węgorza, ale w 90% przywiozłem swoje produkty. W dniu eventu praca zaczyna się od bardzo wczesnych godzin, bo zaczęliśmy pracę o 5:00. Byłem na kuchni. Potem poszczególni szefowie, im więcej pracy mieli, tym wcześniej przychodzili. Moja załoga przyszła na 5:30. Serwis naszego śniadania rozpoczął się o 8:30, oczywiście mały poślizg, ale wydaje mi się, że było najbardziej stresującym ten serwis, dlatego, bo nie byłem pewien, ile gości się zjawi na tą godzinę, co spowodowało, że no, ta adrenalina podskoczyła do zenitu. Ale lunch i kolacja poszła sprawnie. Grono samych kelnerów odpowiedzialnych za podstawowe serwisy, czyli jak w przypadku weekendu na szczycie góry, serwisu śniadaniowego, serwisu lunchu oraz crew wieczoru, czyli kolacji degustacyjnej. W przypadku tego eventu, jeśli chodzi o sam personel restauracji, personel serwisowy, mówimy tutaj o ponad 20 osobach. Tempo jest najważniejsze. Tempo musi być płynne, musi być szybkie. Jedzenie nie może czekać na obsługę. Jedzenie musi być podane w jak najlepszym stanie, musi być ciepłe, idealnie podane. Tak jak sobie życzy szef kuchni. Czy kolejne wydarzenie za rok? To jest dobre pytanie. Powiem ci szczerze, nie wiem, czy będę miał na to siłę.